To już trzeci raz, stąd i nazwa Trzecie Dni Nowego Portu. Jest to święto mieszkańców dzielnicy i wszystkich, którym to miejsce jest bliskie, także zapraszamy jak największą ilość gości, ponieważ jest to magiczne miejsce wyjątkowe na mapie Gdańska, które też ma swoją bogatą historię, jak mało które. Piątek, czyli część pierwsza wydarzenia, to powtórka z historii nie tylko Nowego Portu, ale i Westerplatte. Choć określenie lekcja będzie tu chyba trafniejsze niż powtórka. Mnie zafascynował ten wykład o tych numizmatykach, o medalach. I to jest taka rzecz, która gdzieś tam mi głęboko w pamięci zostanie, ale też później w pytaniach został rozwinięty wątek tak zwanego obozu, oddziału obozu Sztuthof tutaj w Gdańsku. Ja tę historię znałam pobieżnie z opowiadań pana, który mieszka w Nowym Porcie, a który jest szafarzem w tutejszym kościele i który w 1939 roku tutaj mieszkał w Nowym Porcie i trochę mi o tym opowiadał, ale to rozwinięcie jest dla mnie taką rzeczą naprawdę ważną, ponieważ no, o tym się niewiele mówi i tak naprawdę niewiele osób wie, co się działo z Polakami tutaj w wolnym mieście Gdańsku w momencie wybuchu II wojny światowej. Z ceglanych murów Łaźni 2 przeniesiono się na plac Gustkowicza. Tutaj odbył się w sobotę tak zwany Dzień Mieszkańca, czyli nic innego jak moc atrakcji. Malowanie twarzy, wielka zjeżdżalnia. Dzieciom na pewno się podoba na dzisiejszym festynie w Nowym Porcie, a dorosłym? A dorosłym jak najbardziej. Akurat bardzo lubię Tomka koncert, znaczy jest to rzecz, na którą w jakimś sensie czekałem, także jestem bardzo zadowolony. Takie festyny były wcześniej organizowane, czy nie? Takie trochę słabsze. A ten? Ten jest lepszy. Co jest fajnego na tym festynie? Dzisiaj na to zwróciłeś uwagę? Na przykład dmuchane zamki, malowanie twarzy, na przykład popcorn i kukurydza za darmo. Czyli jest fajnie. Bardzo. Ci, co nie mogli tu być, a chcieliby, wysłali swoich reprezentantów. Nagrodę odebrałam akurat w imieniu wnuka Michała Zielińskiego. Mieszka tutaj, no mieszka. Wyprowadził się od 2 miesięcy, mieszka w Warszawie, no, czy na stałe, nie wiadomo, ale taka jest droga, ponieważ tam może uzupełniać swoje wykształcenie w tym kierunku, w którym działa, tak? Czyli w kierunku mody. Dni Nowego Portu na pewno wpiszą się na stałe w gdańską tradycję, więc każdy, kto chciałby, a nie mógł, jeszcze będzie miał okazję pojawić się tu nieraz.